Kurczę, jest wrzesień i tyle ludzi. A my przyjechaliśmy do Gdyni Orłowej. Po co? Żeby zobaczyć dawną chatę Żeromskiego, tak? To nawet nie była jego chata, tylko on tutaj przebywał, tak? Pisał swoją książkę. A towarzyszy nam mężczyzna z siatką. A pamiętasz, jakie książki pan Żeromski pisał w tym domu? Nie kojarzysz? Ale Misiek twierdzi, że te wszystkie tłumy idą po to. Nie mówiłeś tak, powiedziałem, że Ale to chyba tak jest, że ci wszyscy ludzie idą obejrzeć dom Żeromskiego. Myślę, że wracają też stamtąd. Że są zafascynowani wręcz klimatem willi, w której pan wielki pisarz tworzył swoje wspaniałe powieści. Także wydaje mi się, że oni tam właśnie zmierzają. Czekaj, niech ten ktoś z Krakowa wiedzie. No to idziemy. Przed siebie jak ptak, czerwoną strzałą w świat. Jesteśmy w Gdyni Orłowo i właśnie idziemy w stronę Molo, Gdynia Orłowo. Gdzieś tutaj znajduje się dom pani Ani, już nie żyjącej aktorki. Tutaj też gdzieś w okolicy jest dom, w którym pisał wieszcz Żeromski swoje powieści, ale może sprawdzimy potem i podpiszemy pod filmem, jakie to były powieści. Tutaj sprzedają lody. Piesio. Jakiś miejscowy artysta tutaj gra na gitarze. Ludzie się taplają w morzu.
No wiem właśnie. Wiem, widzę go. Dawno nie byłem na urbexie. Ale mam latarkę, także mogę iść. No. Idziemy na molo? No. Taki odnoszę wrażenie, że tu panuje taki trochę chaos w tym miejscu i taki czuję trochę niepokój tym ludźmi. Tam nawet jest chyba siostra zakonna, tam na tym kamieniu, tak? No jest tu wszystko. Nawet urbex tam jest na górze. Nie wiem, czy tam nie przejdę czasami. Powiem wam tylko tyle, że w tym miejscu fale są o tyle ciekawe, że można fajnie nagrać z drona. Mężczyzna z siatką przed nami. My tego mężczyznę znamy, ale ten mężczyzna idzie jako incognito część wycieczki. Nadzieją mi się wydaje, że tam po drugiej stronie mola nie będzie domu żeromskiego. Chociaż jest takie... Nigdzie tych fali już nie ma. No nie ma właśnie. Tu pan idzie do wody. Dobra, zaraz się odezwiemy. Doszliśmy do domu, w którym przez chwilę mieszkał i tworzył wybitny pisarz, pan Żeromski. Po pożarciu szprotek wpisaliśmy na muzeum, które jest zamknięte. Tak, niestety spóźniliśmy się o półtorej godziny ponad. Tutaj właśnie Stefan tworzył, kiedy to było jeszcze cicho i spokojnie. Teraz nie jest. Jesteśmy tu chyba pierwszy ostatni raz, bo jakoś chyba nie aż klimat. Ale szprotki zajebiste. Z tej tawerny orłowskiej. Dobre szprotki. A tutaj domek pana Stefana Żeromskiego. Znaczy, no nie jego własność, ale domek, w którym pomieszkiwał. Ale to jest Prosecco nie z jego nazwiskiem, tylko ta szklanka się nazywa domek Żeromskiego. Ale patrz, no. Tu jest otwarty chyba. Tak, bo kawiarnia jest czynna. Chyba tak, to jest z tej kawiarni, tak. Coś niesamowitego. Prosecco z Żeromskim. Słuchajcie, człowiek z siatką zaginął, bo zobaczył napis. Wreszcie po koszowsku, ale zrozumiał. Tam jest Kliforowski. A tu jest dziś urbex, opuszczony ośrodek nadmorski. A my w tym miejscu będziemy kończyć wycieczkę po tym pięknym miejscu i lecimy dalej. Widzę, że dalej masz ten... odstawiasz social media na bok. Cioci wysłałam. Cioci wysłałaś, tak? SMS. Aha. Tatusia wysłałam. To co Cioci. Powiesz? To co powiesz na temat dzisiejszej wycieczki? Że tak. No, że tak. Słucham. Że najpierw raz. Zaatakowała jakaś pani, która wyglądała jak cała żółwka. Była jakaś gdyńska grażynka po prostu. Ja mam nadzieję, że to nie była pani Edyta. Jechała z psem. No, no bo stara na Edytę. Potem widzieliśmy, jak ktoś skacze z molu. Przeżył. Potem
Jedliśmy pyszne szprotki smażone i karmiliśmy mlekiem. Szprotka. Szprotka. Pies też jadł. Potem człowiek z siatką zasnął pod kiwem. Tam drona widzę. Mhm. No a teraz już wciąć i idzie koło. Tak jest. Także rozkoszujcie się tym pięknym widokiem, a my lecimy dalej. Tak, też widziałem. Tak widziałem. Tam jest. To jest niesamowity ptaszor. Ma na imię Edek. No. Tam jest taki pan, który chyba się szykuje do skoku. Nie jesteśmy pewni. Robi jakieś dziwne przesiady. Gdzie idziesz? Zobaczysz jak skacze? Ale go onieśmielisz, Magda. Nie wolno. Wysyłamy Magdę na przeszpiegi. Magda zobaczy, czy ten pan o bujnej fryzurze, czy będzie blisko skoku. Rozgląda się. Patrzy, czy da radę. Ocenia swoje możliwości. Proszę Państwa, ćwiczymy stopy. Czy będziemy świadkami niesamowitego skoku? Dookoła zbierają się ludzie. Proszę Państwa, to się dzieje na naszych oczach. To się dzieje na naszych oczach. Nie mogę w to uwierzyć. Proszę pana, proszę uważać na głowę. Jesus. Państwo mi zasłaniają teraz skok. To są jakieś żarty. Musisz tam podejść teraz z kamerą. No, ale